Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Sika. Profesjonalna chemia budowlana. Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będę poruszał arcyważny temat, bo będę mówił o uszczelnieniu odpływu liniowego. Było już dosyć sporo w sumie filmów na temat odpływów liniowych na moim kanale. Pokazywałem Wam, jak montować takie odpływy, jak rozmierzać, jak wywołać spadki, na co zwrócić uwagę itd., itd. Tak więc naprawdę było tego dużo i różne odpływy liniowe pokazywałem Wam u mnie na kanale. I tam też omawiałem uszczelnienie tych odpływów i zazwyczaj uszczelniałem na jakiś klejouszczelniacz dedykowany, który był dostarczony albo przez producenta, albo ja sam dobierałem system, na którym pracowałem i wklejałem manszety uszczelniające, które albo były dostarczone przez producenta odpływu liniowego, albo po prostu samemu sobie wykonywałem takie uszczelnienie. Tak więc no, tych filmów jest troszeczkę, ale dzisiaj chciałbym Wam pokazać troszeczkę inny sposób. Wydaje mi się, że łatwiejszy i równie szczelny. Mianowicie chodzi o uszczelnienie taśmą butylową, moi drodzy. Czymś takim, to jest taśma samoprzylepna, butylowa, firmy BCI. To jest akurat taśma, którą sobie teraz testuję, którą dostałem na testy. I wcześniej, moi drodzy, również wykonywałem uszczelnienia odpływów liniowych taką taśmą. I na przykład, jeżeli ktoś by chciał pogrzebać na kanale do roboty u Wojtka, tam wykonywałem jakieś 3 lata temu dwie łazienki u niego. I u niego na kanale powinien być film, w którym pokazuje właśnie uszczelnienie taśmą butylową. Tylko że taśma butylowa miała jedną wadę. To są zazwyczaj taśmy, które są grube, tak? Czyli one stwarzają nam pewien dystans 2 mm, który nie zawsze nam pasuje akurat no, pod płytki, no bo jeżeli mamy idealnie wyprowadzone ściany, no to też nie chcemy pogrubiać tych narożników jakąś tam taśmą butylową. Natomiast tutaj, moi drodzy, taśma PCI, którą chciałbym Wam dzisiaj pokazać, może polecić, żebyście sobie się zainteresowali tematem, jest taśmą cienką, moi drodzy. Ja się bardzo zdziwiłem, jak otworzyłem to opakowanie i zobaczyłem, jaka ta taśma jest cienka. Tutaj, moi drodzy, macie taśmę butylową jakiegoś tam producenta innego. W żadnym wypadku oczywiście to nie jest reklama porównawcza, mówię tylko o grubości, tak? A tutaj macie taśmę butylową PCI, moi drodzy. Tak to wygląda. I jest to taśma samoprzylepna, tak jak powiedziałem, która jest używana w różnych newralgicznych miejscach. Na przykład właśnie możecie ją używać przy odpływie liniowym, możecie używać przy ramach okiennych, jeżeli na przykład wykonujecie jakieś tarasy, uszczelnienia tarasów i tak dalej, uszczelnić jakieś sobie przejścia rur również. Ta taśma się do tego nadaje. Tak więc zobaczcie, jak ona się trzyma do siebie, tak? Raz sklejona, moi drodzy, tak naprawdę no ciężko ją później oderwać. I tak samo ona się trzyma zarówno metalowych elementów i ściany, na przykład w tym przypadku z tynkiem cementowo-wapiennym. Obrócę troszeczkę kamerkę, zrobię zbliżenie na odpływ i pokażę Wam, jak taki odpływ dokładnie uszczelnić właśnie taśmą butylową. Dobra, słuchajcie, oczywiście od czego musimy zacząć? Od odkurzenia tutaj tego wszystkiego, żeby ta powierzchnia była jak najbardziej odpylona. Jeżeli mamy jakieś resztki, na przykład jastrychu, który był tutaj wylewany, no to musimy to oczywiście poskrobać sobie, tak jak widzicie tutaj. Ja mam już wstępnie to oczyszczone. Teraz biorę aceton i przymywam właśnie metalowe elementy, do których będę kleił taśmę butylową. Aceton nam odtłuści tutaj te elementy właśnie metalowe, to jest raz. A druga rzecz jest taka, że on też szybko odparowuje, tak? No nie wiem, czy aceton wchodzi w reakcję z taśmą butylową, czy nie wchodzi, ale praktycznie po chwili już po tym acetonie, moi drodzy, nie ma śladu. I teraz tak, bierzemy sobie taśmę butylową, tak jak widzicie, ona jest z jednej strony zabezpieczona taką folią ochronną, no bo tak to inaczej by się przykleiła do siebie nawzajem, tak? I teraz odmierzam sobie kawałeczek, tak jakbym po prostu odmierzał manszet uszczelniający, tak? Czyli po prostu, o, powiedzmy, że tyle. Docinam sobie nożykiem, warto wymienić sobie ostrze w nożu, żeby tutaj jakoś tam mega nie poszarpać tej taśmy, tylko żeby to było w miarę ładnie docięte.
i zaczynam wyklejanie. I teraz tak, odklejam sobie, moi drodzy, jeden brzeg i tutaj, o, zobaczcie sobie. I teraz zaczynam sobie na przykład od tej części, praktycznie podjeżdżam pod sam kołnierz, tak jak widzicie tutaj, nie gdzieś w połowie, tylko pod sam kołnierz praktycznie podjeżdżam sobie tą taśmą i wklejam. No nie ma nic chyba tutaj jakiegoś mega skomplikowanego do tłumaczenia. Powolutku sobie coraz więcej odsuwam tej taśmy. Przestrzegam przed tym, żeby tą taśmę odklejać od razu po całości. Dlatego, bo w czasie wklejania po prostu to Wam będzie się kleiło do podłoża, zabrudzi się i będzie tak dosyć w sumie słabo. Tak więc o, sukcesywnie sobie odklejam coraz więcej i przyklejam sobie tą taśmę tutaj. Mocno dociskam, wmasowuję, można powiedzieć, to uszczelnienie właśnie tutaj w te elementy metalowe, bo to jest tak naprawdę newralgiczny punkt i tutaj nam tak naprawdę najbardziej zależy na przyczepności. O. Jeżeli taśma jest za długa, po prostu obcinam sobie nadmiar. No, tylko nie przesadzajcie z tymi odpadami, bo to nie jest rzecz tania, tak? Także też uważajcie. Ok? O, i zobaczcie sobie, jeden element mam już wklejony. Tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj mamy akurat do czynienia z odpływem ściennym, czyli po prostu no, element kolejny, który będę uszczelniał, to oczywiście kołnierz, który wychodzi na ścianę. Tak? I tutaj, tak jak widzicie, no, trzeba to dobrze uszczelnić, bo tutaj są otwory na kołki do montażu. Tak? Także tu już no, nie może być jakiejś, że tak się wyrażę brzydko, lipy, tak? Ok. Ok. Lewą i prawą stronę, tak jak widzicie, sobie tutaj uszczelniam tak samo. I jedna taśma nachodzi na drugą. To nie jest żaden błąd, po prostu tutaj ta taśma jest pokryta jakimś takim materiałem, fizeliną czy jakimś innym tworzywem, który spokojnie też pozwoli na to, że ta taśma jedna do drugiej się przylepi. Ona po jakimś czasie oczywiście sobie tutaj też dowulkanizuje się i będzie połączenie jak najbardziej, moi drodzy, szczelne. Tak więc jedna strona już jest. Pamiętajcie, żeby to właśnie bardzo dobrze tutaj wmasować, powciskać, żeby tutaj... O! Nie było możliwości, że gdzieś tam ta wilgoć podejdzie. Zwłaszcza tutaj przy tym, jak taśma nachodzi jedna na drugą. O! Tutaj tak teoretycznie w sumie mógłbym najpierw sobie te brzegi wykleić, a później tą tutaj taśmę, ale i tak nie ma to znaczenia, dlatego, bo to nie jest, moi drodzy, koniec roboty. Dlatego, bo ja oczywiście będę schodził tutaj hydroizolacją ze ściany i również nałożę hydroizolację na tą taśmę butylową. Podobnie jakbym wklejał narożniki, również na narożnikach jest hydroizolacja. I tak samo tutaj, moi drodzy, tak? Jak będę robił hydroizolację, również nałożę część hydroizolacji na tą taśmę butylową. Jeżeli chodzi o narożniki, no to też będę stosował jakieś dedykowane narożniki do hydroizolacji, które tutaj wypełnią mi ten fragment. Tutaj w tym filmie akurat pokazuję Wam samo uszczelnienie odpływu liniowego, tak? Bez tutaj elementów tych narożnych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że pojawi się kolejny odcinek z hydroizolacji, tak więc tam to szczegółowo postaram się omówić. I tyle, moi drodzy, cała filozofia.
Tak wygląda uszczelnienie taśmą butylową. Całość tego procesu trwała, ja wiem, może nie więcej niż 10 minut, tak więc nie potrzebujecie dorabiać żadnych siuwaksów, nie potrzebujecie żadnego tam pistoletu do silikonu i tak dalej, po prostu odklejacie, przyklejacie do odpływu, wmasowujecie tutaj tą taśmę butylową w podłoże i powinno trzymać. Zanim zakończę to wideo, dogrywam taki krótki disclaimer. Słuchajcie, po rozmowie z doradcą technicznym z firmy PCI zasugerował on mi delikatnie, że taśma butylowa jednak w tej sytuacji, którą widzicie tutaj na filmie, powinna być wywinięta na ściany z lewej i z prawej strony. Tak to teoretycznie powinno być zrobione. Ja miałem troszeczkę inny plan na to i tutaj akurat no, to, co widzicie na filmie, ja tego oczywiście nie zrywam. Zastosuję tutaj narożniki systemowe z firmy PCI. Niemniej jednak, jeżeli wy jesteście przed uszczelnieniem odpływu liniowego właśnie taśmą butylową i wybraliście taki sposób, no to wiedzcie o tym, że jednak no, warto by było te narożniki właśnie z tej taśmy butylowej zrobić z wywinięciem na ściany. Dlatego po prostu dogrywam ten krótki fragment. No i to by było na tyle, moi drodzy. Na koniec materiału tradycyjnie poproszę Was o opinię pod tym filmem, w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, zapraszam do sekcji komentarzy, do komentowania. Jeżeli film się podobał, oczywiście na koniec możecie zostawić łapeczkę. Jeżeli nie, no to oczywiście w drugą stronę. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.